zdecydowanie miesiąc zadumy i przemyślenia nad samym sobą chyba. Celebrować swoje ciało, swoją niezależność, swoją gejowość, swoje życie i to, że jesteśmy wspaniali, piękni, kolorowi i jest najlepsi. Puść się kurwa na paradę. No i finito. Splać ryj i potem następnego dnia mieć kaca. Co to jest w ogóle? Przyjdźcie na bingo do Charlotte w każde czwartki o 20:00. Nic innego sobie nie mogę wymyślić. Chyba tylko to. Można wywiesić flagę, uczestniczyć w Paradzie Równości, generalnie wspierać społeczność LGBT. Uczestniczenie w paradzie, wiadomo. Jebanie się. Najlepszym sposobem jest bycie sobą i pokazywanie cycków. Uważam, że najlepsze jest chodzenie na występy lokalnych drag queenek oraz tańcerzy vogue'rów oraz burleskowych performerek, supportowanie swoich lokalnych występujących osób. Poszedłem na paradę. Pierwszy raz w życiu. Słuchałem rymy, a co? Proste. Się napaliłem. A teraz już się skończył, to się nie liczy. To przyjdę na bingo do Charlotte. Postanowiłem, że przyjdę. Przyszedłeś? Przyszedłem. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić publicznie, więc zostawię to dla siebie. Pozwoliłem sobie zrobić drag przez tych oto młodzieńców. Masturbowałam się. Pokazałam cycki całej Warszawie na paradzie. Przebrałam się za Jezusa na Paradzie Równości.